profesjonalny adres ćwiczeń KFD.pl. Trening mięśni klatki piersiowej. Wyciskanie sztangi do szyi. Aby lepiej przedstawić poszczególne fazy ruchu, ćwiczenie zostało wykonane bez stojaków. Należy jednak wykonywać je zgodnie z instrukcjami. Połóż się na ławce poziomej. Stopy postaw stabilnie na podłożu i ugnij nogi w kolanach tak, aby utworzył się kąt prosty. Złap sztangę nachwytem w równych odstępach od jej środka. Zdejmij ją z uchwytów i opuść równym tempem do miejsca między górną częścią klatki piersiowej a dolnym odcinkiem szyi, jednocześnie biorąc głęboki wdech. Zatrzymaj sztangę kilka centymetrów nad szyją. Następnie wykonaj ruch powrotny, wyciskając sztangę do prostych rąk, w tym czasie robiąc wydech. Łokcie w trakcie całego ćwiczenia powinny być oddalone od ciała. Uwaga! Jest to jedno z najbardziej niedocenianych ćwiczeń na tę grupę mięśniową. Działa głównie na górną część klatki piersiowej. Bardzo ważną rolę w omawianym ćwiczeniu odgrywa odpowiednia technika. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby plecy przylegały bezpośrednio do ławeczki, a stopy były osadzone pewnie na podłodze. Nie powinno się dobierać zbyt dużych ciężarów kosztem odpowiedniej techniki. Dokładne informacje, opisy, zdjęcia oraz wizualizacje zaangażowanych w ćwiczenie grup mięśniowych znajdziecie na atlas.kfd.pl. Pomyśl o zdrowiu. Postaw na odżywki. Postaw na suplement.